Miło mi jest poinformować Państwa o tym, że jury pierwszego konkursu piosenki dziecięcej organizowanego przez samorządową szkołę muzyczną pierwszego stopnia zakończyło swoje obrady. Spośród 63 prezentacji komisja wybrała 22 osoby, które będziemy mogli usłyszeć w drugim etapie w ramach konkursu na koncercie na żywo. Niestety na widowni będą mogli zasiąść tylko najbliżsi i wykonawcy ale Państwo będzie, będą mogli obejrzeć całą transmisję za pomocą kanału Sokółka TV. 24 marca zapraszamy Państwa serdecznie.